Dominik Durnia dla MMA Rocks. Ze mną jest Artur Kornik-Sowiński. Artur, jesteśmy na gali Ladies Fight Night. Jeszcze się co prawda nie zaczęło, ale tak powiem Ci, że przepychem to naprawdę chyba poza KSW to i fenem to naprawdę to bardzo fajnie wygląda. No myślę, że nawet po dzisiejszych przepychankach tam na Facebooku to fen jest niżej. Właśnie jeszcze nie zdążyłem wyśledzić, bo jestem cały czas w trasie, ale słyszałem, że tam coraz goręcej się robi na linii tych dwóch organizacji. Tak, tak. Szczerze powiem, że też nie jestem tak dokładnie na bieżąco, ale też słyszałem, bo ja akurat prowadziłem, dziewczyna mi relacjonowała, że no fen dzisiaj został troszkę tak stłamszony. Bo... Uważasz, że to jest spoko, że takie akcje się wyda tutaj między... Wiadomo, że ten rynek polskiego MMA, jeśli chodzi o te opłacalne gale, nie jest zbyt duży. To dobrze, że organizatorzy tak ze sobą walczą naprawdę o tam każdy kawałek chleba? Znaczy wiesz co, kurczę, ja naprawdę nie chciałbym się wypowiadać ze względu na to, że może do końca nie znam sytuacji, ponieważ tak jak mówię, no ze słyszenia, ale no... No nie jest to fair i nie jest to ładne zachowanie, kiedy wiesz, w dzień gali, a właściwie dzień przed galą jedna organizacja mówi zawodniczkom, że blokuje ich występ. No tutaj wiesz, ja rozumiem tam przepychanki między organizatorami, ale no bądźmy poważni, no te zawodniczki przyszły okres przygotowawczy, jak mi by ktoś tak powiedział, że wiesz, na początku nie ma problemu, a potem nagle dzień przed galą, że nie mogę walczyć, to nie wiem, no to bym był zły. Dobra, zostawmy te takie tematy poboczne. Jesteś tutaj ze względów takich bardziej prywatnych, że po prostu chcesz zobaczyć kawałek dobrego sportu, czy może specjalnie dla jakiejś zawodniczki, żeby ją poobserwować przyjechałeś? Nie, szczerze powiem, że zostałem zaproszony przez organizatora. I szczerze powiem, że nie przepadam za sportami uderzonymi w wykonaniu kobiet. No ale mam nadzieję, że dzisiejsza gala odmieni moje podejście. Ale masz jakieś coś wypatrzoną sobie, jakąś jedną walkę, którą... Nie. Liczę po prostu, że cała gala, całe show zrobi na mnie takie wrażenie, że wyjdę i powiem, no kurczę, i te MMA, i K1 w wykonaniu kobiet, no kurde, spoko, fajne. No dobra, to przejdźmy trochę do Ciebie, bo Ty ostatnio więcej chyba tak, sądząc po zdjęciach na Instagramie, na Twoich portalach społecznościowych, więcej odpoczywasz niż trenujesz ostatnimi czasy. Czy rzeczywiście zrobiłeś sobie taki trochę odpoczynek od MMA, od treningów takich na najwyższym poziomie? Tak, na pewno. Teraz był okres taki wakacyjny i może jednostek treningowych nie miałem mniej, ale na pewno jakiś trening na macie był zastąpiony, wiesz, basenem, czy grą w piłkę, w tenisa, w plażówkę. W tym sezonie bardzo dużo pograłem i w ogóle piłka siatkowa, plażowa, no kurde, super. Wcześniej nie miałem jakoś przyjemność tak wcześniej tak pograć, ale no to będzie chyba mój nowy ulubiony sport. O, ale też ulubione dalej pozostaje muzyka. Widziałem, że bardzo aktywnie z Leo Karmą tam w te wakacje podziałaliście. Nowe nagrywki, nowe studio nagraniowe. Coś się szykuje większego? Znaczy tak, no będziemy tam... Znaczy to jest tak, no wiadomo, że jeżeli nie mam walki, mam trochę więcej wolnego czasu, no to wtedy tam z zespołem zawsze tam mocniej trochę przyciśniemy. No, nagraliśmy jeden kawałek nowy z Arabem, który się ukaże tam gdzieś za jakiś miesiąc, dwa. Wcześniej ukaże się nowy wideoklip do nowego kawałka, który też nagraliśmy. No i tak pomalutku tam coś się dzieje. Mówiłem o tym, że sobie odpoczywasz od treningów, ale nie odpoczywasz od wymian, między innymi na wymian zdań ze swoimi prawdopodobnymi oponentami. Między innymi na Twitterze zdarzało Ci się odpowiedzieć na zaczepki Marcina Wrzoska, zresztą w bardzo... Czasem w bardzo, bardzo fajnym stylu, bo tam nie pamiętam, z kim ostatnio rozmawiałem, ale mówiłem, że właśnie nareszcie mi się podoba, bo taki pierwszy fajny trash talk w historii polskiego sportu, bo nie dość, że jest tam w punkt, to jeszcze z takim dużym pomyślunkiem obaj te żarty, które przygotowujecie na swój temat, są bardzo fajne, czy na przykład twoja koszulka, czy odpowiedzi Marcina, podoba Ci się ta gra, taka właśnie medialne zaczepki? To znaczy, wiesz co, koszulka to w ogóle jest... Mój znajomy Słoń jest taki raper i on ma swoje ciuchy z Brain Dead Familia i kurczę, wypuścił taką koszulkę, taką serię koszulek Zombie Hunter i podesłał mi to kumpel, że patrz, ma koszulki Zombie Hunter. No i właśnie pisze do Wojtka, do Słonia, że kurczę, ten, masz jeszcze te koszulki na sklepie? On mówi, że już tamta seria się skończyła, ale będzie nowa, jak będzie nowa, to mi od razu
podeślę. No i fajnie się złożyło, no bo no, przyznam, że raz, że lubię ciuchy od słonia, a dwa, że koszulka też pasuje, no tematycznie super. Czyli te wymiany internetowe, coś takiego, co w czym trochę zasmakowałeś? Nie masz oporów przed takim lekkim treftolkiem w internecie właśnie z Marcinem? Znaczy nie, z Marcinem nie, względu na to, że kurczę, nie ukrywajmy tego, no my się nie lubimy za bardzo, no, ani ja go nie darzę sympatią, ani on mnie, no jak tam sobie, wiesz, coś dogryziemy, sam z siebie wychodzi, no po prostu. Myślisz, że to jest twój kolejny rywal? Wspominałeś o tym, że chciałbyś zawalczyć pod koniec roku w Krakowie, czy zatem Marcin Wrzosek jest murowanym kandydatem, czy może tutaj najbliższa walka Klebera pokaże, czy może stamtąd pojawi się twój następny rywal? No szczerze mówiąc, jeżeli to by ode mnie zależało, a niestety nie zależy, no to ja chcę walczyć w grudniu i chcę walczyć z Wrzoskiem. No, jeżeli nie, no to no, trudno, no bo to nie ode mnie zależy, ale chciałbym, żeby to był Wrzosek. A masz jakieś zapewnienie już od KSW, że właśnie w tym grudniu się pojawisz, czy to są twoje na razie życzenia i twoje wypowiedzi tylko? Nie, no to są moje życzenia i moje obliczenia, no bo w tym roku zawalczyłem raz, więc logiczne dla mnie, że w grudniu się pojawię. Będziesz w Zielonej Górze? Powinienem być. Jeszcze tam na 100% nie mogę potwierdzić, ale powinienem być. No dobra, to do zobaczenia, a teraz idziemy już oglądać galę, bo się zaczęła. Dziękuję super, ci bardzo. Dzięki bardzo.